Bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Piękne miejsce, wspaniałe. Mówiłem, że będę odwiedzał, jak wrócę z różnych wakacyjnych spraw. No ale Szymon Walków dobrze zaczął pierwszą rundę na Challengerze w Kazachstanie, to najważniejsze. Wygrywa z Michaelem Elginem Gładziutko 6-1, 6-3 i teraz zagra z dobrym zawodnikiem ze Szwecji i Merem. Deberka dostał krecza w pierwszej rundzie, więc spoko Maroko. A przelatujemy szybciutko dalej i nasza trójka wspaniałych juniorów niestety tak wspaniale nie zagrała i na Dominikanie 0-3 chłopaki zaliczyli, ale dobrze, że jest Weronika Baszak i trochę ten bilans podciągnęła, bo wygrała pierwszą rundę. Na razie to tyle. Wiecie, kogo to jest samochód? Bo zajął mi miejsce. Paweł Cześć przychodzi eliminację w Chorwacji na 15, więc zagra w turnieju głównym. Stefa Rogodziska odpadła w eliminacjach 25, ale wygrała jeden mecz, więc przełamała singlową pasę, no bo nie liczę tych mistrzostw Polski. Dębowy jeszcze walczy, Wojtek Marek też będzie walczył, tyle że we Francji, Dębowy w Portugalii. Dziewczyny oczywiście, trójka wspaniałych w RPA, ale dzisiaj deblowo tylko na razie wygrały Falkowska i Kubka pierwszą rundę, więc brawo i czekamy na więcej. Jeśli chodzi o dzisiaj, no to na pewno najważniejsza wiadomość dnia, no to to, że wszystkie imprezy masowe w Polsce zostały odwołane i generalnie walczymy z koroną, co tu dużo mówić. Paula Kania również w debelku awansowała do drugiej rundy na 25 w Meksyku. Maciek Smoła z kolei na 15 odpadł w decydującej rundzie eliminacji i niestety Dębowy po raz siódmy odpadł w pierwszej rundzie futuresa.